i baba bardzo starzy oboje. Chór Dziadów i Bab powstał w zeszłym roku. Przez kilka miesięcy kilkudziesięciu seniorów spotykało się na warsztatach prowadzonych przez Grzegorza Wierusa. Uczyli się prawidłowego oddychania, emisji głosu, gimnastykowali, śpiewali, ale przede wszystkim fantastycznie się bawili. A na koniec dali niezapomniany pokaz swoich możliwości na schodach opery. Po tych wszystkich wydarzeniach okazało się, że śpiewać chce o wiele więcej osób niż uczestniczyło w pierwszej edycji warsztatów. I dlatego Stowarzyszenie Pegas we współpracy z Poznańską Operą ogłosiło ponownie nabór do chóru Dziadów i Bab. Czy w tym chórze śpiewać każdy może? Śpiewać może absolutnie każdy i nie jest tutaj wymagana znajomość nutek ani żadne doświadczenie, tylko po prostu gotowość do dobrej zabawy. My się po prostu świetnie bawimy, uczymy się oddychać, uczymy się śpiewać, uczymy się wydawać z siebie ładne dźwięki, ale uczymy też, jakby to nazwać, uczymy się otwarcia, uczymy się otworzyć na to, żeby robić rzeczy takie niecodzienne, więc bardzo często naszemu takiemu, no całkiem poważnemu śpiewaniu towarzyszy porcja, w cudzysłowie powiem, wygłupów, takich, które mają na celu nas ośmielić po prostu do otworzenia się i wydania najpiękniejszego dźwięku, jaki potrafimy. Jak to będzie z tym śpiewaniem? No właśnie, czy ono będzie bardzo poważne, bo spotykacie się Państwo w miejscu, które jest postrzegane jako poważne, Opera Poznańska. Czy będzie trzeba się mierzyć z ariami, czy może na początek trochę łatwiejsze partie? Ja bym chciał przede wszystkim popracować nad wizerunkiem opery jako tego strasznie poważnego miejsca. I między innymi temu służy nasz chór Dziadów i Bab. No, sama nazwa zresztą, oczywiście wiadomo skąd się wzięła. Wzięła się od pieśni Był sobie dziad i baba, samego Moniuszki. Ale celem naszego chóru jest ośmielenie tych, którzy nigdy by tutaj nie przyszli, żeby jednak do nas wpadli i przekonali się, że wszystko to, co my tutaj robimy, wcale nie jest takie poważne, wcale nie jest takie trudne, takie wymagające i takie smutne po prostu. Będziemy się mierzyć, oczywiście będziemy próbowali z takim dużym repertuarem. To jest moja wielka ambicja w tym roku. O ile w zeszłym roku bawiliśmy się wyłącznie pieśniami czy jakimiś małymi chórami z dorobku patrona naszego Stanisława Moniuszki, to w tym roku chciałbym, żebyśmy wyszli poza Moniuszkę i spróbowali tak troszkę podeptać po piętach naszym zawodowym artystom, którzy tutaj w teatrze na co dzień śpiewają i zmierzyć się z kilkoma łatwiejszymi, a może i trudniejszymi, ale na pewno wdzięcznymi fragmentami chóralnymi przede wszystkim z naszego tutaj operowego repertuaru. Chór Dziadów i Bab będzie się spotykał raz w tygodniu, najczęściej w środy, czasami w piątki. Podobnie jak w zeszłym roku warsztaty zwieńczy występ na schodach opery. Ja to nazywam nie koncert, ja to nazywam wydarzeniem. Na sam koniec naszych warsztatów odbędzie się wydarzenie na schodach naszych operowych, dostępne dla wszystkich. Będziemy też prawdopodobnie w trakcie tego wydarzenia zapraszać do wspólnego śpiewania wszystkich tych, którzy przyjdą, po prostu, bo o to nam chodzi, żeby się otworzyć na zewnątrz. Zgłoszenia do chóru przyjmowane są do poniedziałku, 10 kwietnia pod numerem telefonu 61 65 90 229 lub pod adresem mailowym edukacja@opera.poznan.pl. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą sobie pośpiewać. Zapewniam świetną zabawę. Pierwsze spotkanie chóru Dziadów i Bab w środę 12 kwietnia.